Hejt to jest jakby bardzo często anonimowe obrażenie drugiego człowieka w internecie bez żadnych konsekwencji tak naprawdę. Przede wszystkim myślę, że hejt rozpoczyna się tam, gdzie kończy się merytoryczna dyskusja. Zobaczmy, że w hejcie nie ma miejsca na merytoryczną krytykę, na merytoryczne wyrażenie swojej opinii, tylko jest tam uwłaczanie ludzkiej godności. Dodatkowo, żeby spotęgować problem, to jest to anonimowe. Wielokrotnie, gdyż mogę się powiedzieć, że wypowiadam się na